zupełnie inny rodzaj pomiędzy wyprawą na Grenlandii, kiedy byliśmy 2 lata temu, a jak na Islandii. Tam mieliśmy przemierzyć jeden lodowiec, mieliśmy w sumie jedno wejście i jedno zejście z lodowca i tutaj są największe problemy ze względu na szczeliny i tym podobne. Lodowce na Islandii miały inny charakter, są bardzo zniszczone, są dużo bardziej szczeliniaste i technicznie rzecz biorąc, wyprawa na Islandię była dużo, dużo trudniejsza ze względu na psychikę. Grenlandia jednak bije Islandię na głowę z tego względu, że z Grenlandii, gdyby nam na przykład zabrakło benzyny, nie moglibyśmy się wydostać. Oczywiście, prawda, na Grenlandii, że tak powiem, nie mieliśmy żadnego odwrotu, żadnej gwarancji w przypadku jakiejkolwiek awarii, nie wiem, jakiegoś urazu. Tutaj teoretycznie były jakieś tam możliwości, mieliśmy różne zabezpieczenia, które były wymagane na Grenlandii, także tu już ten komfort psychiczny był, aczkolwiek no, tutaj dostaliśmy naprawdę dobrą szkołę, jeżeli chodzi o nawigację i poruszanie się w takim bardzo technicznie trudnym terenie. Tak naprawdę to nie było czasu, nie było czasu w ogóle pomyśleć, że jest ciężko, po prostu wiedzieliśmy, że jeżeli chcemy w ogóle coś konkretnego zrobić, musimy non-stop napierać, od rana do nocy non-stop, naprawdę bez wytchnienia. Po powrocie z Islandii, jak przyjrzeliśmy materiał filmowy właśnie z Islandii, stwierdziliśmy, że praktycznie nie rozmawialiśmy, bo tak było. Nie rozmawialiśmy ze względów takich, że byliśmy tak zmęczeni, że nie mieliśmy na to siły. I między innymi stwierdziliśmy, że kluczem do sukcesu podczas wypraw może być to w takich wspólnych wypraw, że jeżeli nie rozmawiamy z sobą, jeżeli mniej rozmawiamy, to też nie mamy powodów do kłótni. Także równo napieraliśmy i zgodnie podążaliśmy szlakiem, który wyznaczaliśmy. Na pewno rozmawialiśmy, ale te rozmowy były na pewno ograniczone. Jednakże już jesteśmy tak zgraną paczką, tak zgranym teamem, że już podążamy naprawdę. W najgorszej sytuacji myślimy, że poradzimy sobie, nawet jeżeli byłaby to walka o życie. Oczywiście na filmach nie ma tych momentów, kiedy jest ostro, bo kiedy jest ostro, to prawda, walczy się, żeby wyjść z tego jakoś. Także oczywiście to wszystko, co tu było pokazane, to może to jest 10% tego, co w ogóle przeżyliśmy. No, były różne akcje, również z wyciąganiem, na szczęście nie z głębokich szczelin, ale jakieś takie właśnie przygody związane właśnie z tymi szczelinami. Oczywiście z wycieńczeniem organizmu, prawda, różnie byliśmy zmęczeni, różnie reagowaliśmy na różne przeciążenia. Też, prawda, jakieś tam stare kontuzje się odzywały, którym trzeba było jakoś zaleczyć, jakoś dać radę. To był, stwierdziliśmy, jedyny sposób, żeby w tą stronę wyspy, czyli ze wschodu na zachód, w dłuższą stronę zrobić trawers i to dokładnie przez lodowce. Rowery potrzebowaliśmy do tego, żeby przetransportować bagaż pomiędzy lodowcami przede wszystkim. Tutaj też mieliśmy naprawdę blisko 300 km samej drogi, także to było całkiem dużo, gdzie na lodowcach spędziliśmy niecałe 200 km. Sprzętu mieliśmy naprawdę dużo, ale wykorzystaliśmy go praktycznie w całości. Także to wyglądało może dziwnie, ale to był jedyny sposób, żeby pokonać w tak krótkim czasie taki dystans i dokonać tego. Na Islandii byliśmy już drugi raz, jednakże jeżeli chodzi o właśnie takie dojrzenie Islandii z wnętrza, od tej trudniejszej strony, naprawdę nadal nas pociąga. Było ciężko, ale tak już z perspektywy czasu, po kilku miesiącach możemy stwierdzić, że jeszcze byśmy wrócili i mogli po prostu jeszcze coś tam zdziałać. W przeciągu najbliższego czasu wiele planów treningowych, może nie tak większych, nie tak dużych, ale no taki największy nasz cel to jest jednak trawens Antarktydy. Rowerów na pewno nie weźmiemy, tutaj będziemy się posługiwać siłą wiatru, także za pomocą latawców będziemy próbowali przetrawersować Antarktydę. Czasowo zajmie to nam znacznie dłużej, także myślę, że nawet do 3 miesięcy. Jak zwykle atmosfera super, hala ogromna, także nie ma problemów, myślę, żeby pomieścić tak dużą widownię. Ogólnie bardzo się podoba i zawsze jesteśmy zadowoleni i chętnie wracamy tutaj z powrotem, choćby tylko po to, żeby pooglądać inne pokazy. Tak, w sumie chyba już jesteśmy tutaj 4. raz. No i myślę, że jeszcze odwiedzimy tutaj ten festiwal.